Ostatnio naszło mnie na robienie wstawek przed filmem. Kilka sekund takiego przygotowania się. To są autentyczne nagrania, fragmenty. Takie, że wiecie, o, zakładam mikrofon, poprawiam koszulę, wiecie. I dopiero wstęp. Nie wiem, skąd się to wzięło. A dzisiaj wstęp będzie właśnie ten, co teraz widzicie. Zapraszam do obejrzenia materiału, jak Adam rzucił palenie. Nie palę już od 12 lat, ale o tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Okej. Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj tak bardzo ważny temat. Od razu mi się teraz... Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiejszy materiał to papierosy. Czy można rzucić od tak, przestać palić po wielu, wielu latach? Czy jest to możliwe? Jak do tego się przygotować? Czym w ogóle jest palenie papierosów? Zamienniki papierosów dzisiaj bardzo popularne. Parę zdań na ten temat dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. A na własnym przykładzie, bo ja jestem człowiekiem, który nie pali już od ponad 12 lat. Wcześniej nie paliłem, miałem taką przerwę też w niepaleniu, to znaczy rzuciłem, ale trwało to tylko rok czasu. Później pojawił się stres, być może podświadomie liczyłem na taki moment, zadziało się i wróciłem do nałogu. Natomiast no, w tym momencie już nie palę 12 lat. I zrobiłem to, można powiedzieć, z dnia na dzień. Ale tak naprawdę rzucenie każdego nałogu to jest rzucenie z dnia na dzień. Oczywiście są osoby, które potrafią to zrobić bez mrugnięcia okiem. Po prostu przestają. Choć nie zawsze to jest tak, jak nam się wydaje, bo często też jest tak, że taka osoba wiele razy próbowała i jej się nie udawało. Jeżeli ktoś oczywiście nie był do tego przyzwyczajony, jak gdyby tak mentalnie do palenia papierosów, robił to na przykład dlatego, że nie, w pracy wszyscy palą, no to ja sobie popalam i tak dalej, no to takie, u takiego człowieka rzucenie może być naprawdę bardzo proste i szybkie. Natomiast też często osoby, które palą od wielu lat i rzucają z dnia na dzień, no to są osoby albo, które po prostu do nich dotrze po wielu też często próbach, że to jest coś, czego nie powinni robić. Ale są też osoby, tak jak ja, że potrzebowały dodatkowego wsparcia. I w moim przypadku były to i plasterki, i gumy do rzucia. Natomiast trwało to około 2 tygodni. No, oczywiście praca mentalna, pomoc przyjaciół, to wszystko jest istotne. Natomiast no, tak naprawdę sami ze sobą zostajemy w pewnym momencie z podjęciem decyzji. No i to my tą decyzję podejmujemy i nikt więcej za nas tego nie zrobi. A wsparcie jest oczywiście przydatne. Natomiast no, są różne metody. Dzisiaj już jako zielarz byłbym sobie w stanie pomóc w inny sposób, też bardziej naturalny. No ale to nie o to chodzi. Każdy sposób, który jest dobry dla innych, jest też dobry dla nas, jakby nie patrzeć. Więc jaki jest przekaz dzisiaj ode mnie, szanowni Państwo? Żeby rzucić cokolwiek, jakikolwiek nałóg, trzeba tego chcieć. Sposób się znajdzie, jakby na to nie patrzeć. Natomiast warto podejść w ogóle do tematu, czym jest palenie. I pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że palenie papierosów nie jest złe. Natomiast nie jest też dobre. Że palenie papierosów jest po prostu głupie. Jest po prostu głupie. Ja sam jak rzucałem i udawało mi się, czyli te momenty, kiedy człowiek przestaje palić, na początku jest taka ekscytacja, że chce się pomóc każdemu dookoła palaczowi i człowiek jest na tyle upierdliwy, że wszyscy mają cię dosyć, bo naprawdę mówi, że to jest proste i chcesz pomóc, ale ludzie tego nie chcą, no bo w momencie, jak ktoś czegoś nie chce, no to wmuszanie na siłę nie ma też większego sensu. Ale ja taki byłem i wiele osób tak też robi. Więc na początku jest taka ekscytacja, a później przychodzi taka refleksja i gdy patrzy się na kogoś tak z boku palącego, to patrzysz i mówisz, Boże Święty, jakie to jest głupie. Wdychasz szkodliwe substancje i w ogóle o tym nie myślisz. Nie? Po prostu siadasz i palisz. Ja widzę jeden taki fajny plus w paleniu papierosów. No to jest plus jeden w przeciwieństwie do wielu minusów. To jest taki, że człowiek często paląc usiądzie i relaksuje się, oddycha sobie głęboko, wejdzie w jakąś zadumę. Ale to są sporadyczne sytuacje. Najczęściej palimy bezwiednie, jest to nałóg,
szkodliwy, jak wiemy, choć nie dla każdego, można powiedzieć, może właśnie osoby, które, ja tak uważam, takie jest moje zdanie, że ktoś, kto pali i czuje się z tym naprawdę dobrze, czuje się świetnie, jest szczęśliwy z tego powodu, to taka osoba może żyć długo w zdrowiu i w szczęściu i radości, paląc papierosy, i być może nic takiego sobie nie będzie, bo każdy z nas zna kogoś, kto jeszcze jako dziadek tam czy babcia chodzi sobie z tym papierochem i pali i jakoś tam jest. Oczywiście są skutki uboczne, są nieprzyjemne momenty w życiu dla każdego palacza. Ten poranny wykrztuśny kaszel, bolące płuca i czasami różne inne sytuacje. Nic fajnego. No ale są, palenie jest silniejsze, nie? Często. Znaczy, to jest po prostu bezwiedne, to jest nauk. Natomiast, no właśnie, patrzysz na kogoś takiego z boku i mówisz, to jest strasznie głupie. To tak jakby podejść do rury wydechowej samochodu, znaczy w tym przypadku od razu człowiek by prawdopodobnie zszedł z tego świata, natomiast gdyby tak nie było, no to wyobraźcie sobie tysiące szkodliwych substancji za każdym wdechem wciągamy w swój organizm i totalnie o tym nie myślimy. Sam tytoń sam w sobie nie jest może złem wcielonym, no ale dochodzą do tego dziesiątki czy setki różnych substancji, które są dodawane do tytoniu. Dochodzi do tego papier, bibuła, dochodzi do tego ustnik, który nie, okej, chroni przed jednym, natomiast mówią, że też niekoniecznie jest to dobre, bo wdychamy mimo wszystko jakieś tam elementy tego ustnika. No tak czy inaczej, jest tutaj więcej zła niż dobra. Nie zła. Więcej głupich rzeczy niż dobrych rzeczy, niż inaczej. No nic fajnego tam nie ma. Po prostu. A gdyby nawet papierosy były dobre, bo możemy sobie robić żyłowe papierosy i są różne przepisy, ale to się robi sporadycznie. To pali się wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Można zrozumieć też sytuacje, gdzie są plemiona, tak sobie możemy to wyobrazić, gdzie w ogóle rytuał palenia to jest po pierwsze trzeba wiedzieć, co palić, po drugie przychodzi dopiero pewien wiek, kiedy można zacząć palić papierosy. To już nie jest papieros, tylko coś innego. Natomiast do tego trzeba dojrzeć. I to ma być potrzebne do czegoś, a nie po prostu stosowanie, zaciąganie się całej paczki, czasami więcej w ciągu dnia, bezwiednie, bezmyślnie. Bez sensu. I samo rzucenie, ja to tak zawsze opowiadałem, to jest tak, jakby rzucić naprawdę najlepszego przyjaciela, bo papieros jest z nami wszędzie dla palacza. Pójdzie z tobą do łazienki, będzie z tobą przy kawie, będzie z tobą w złych i dobrych momentach twojego życia. No i teraz powiedz takiemu przyjacielowi, że nie chcesz już z nim być. No nie jest łatwo. Początki bywają trudne, ale i każdy, kto próbował, to wie. Natomiast te próby powodują, że najczęściej powinno tak powodować, że te próby powinny się powielać. I przychodzi moment, kiedy dojrzewamy do takiej sytuacji, do takiej decyzji, że po prostu kolejna próba jest udana. Koniec, kropka. Więc warto próbować, moim zdaniem, jak najbardziej. Warto się pytać, doszukiwać, jakie są metody i próbować wszystkich metod. Są oczywiście zioła. Jeżeli ktoś ma potrzeby, niech napisze do mnie, to wyślę mieszankę, która może wspomóc. Nie musi. Jeżeli psychika nasza jest zbyt silna, żeby palić, to nic tam nie pomoże. Nawet gdyby były takie tabletki, tak jak na przykład alkoholicy brali, mieli zaszywane i po kilku tygodniach niepicia, mimo wszystko wracali do nałogu, mimo że czuli się źle, że wymiotowali przy tym i tak dalej. To jest silniejsze, po prostu. Psychika jest najsilniejsza, więc tylko próby, czasem to będzie jedna próba, czasem tych prób będzie dziesiątki, może setki. Lata zejdą, no ale warto próbować. Natomiast wiele osób chyba nie podejrzewa, może nie wszystkie zamienniki dzisiejsze, takie wiecie, te e-papierosy, nie wnikam mocno w ten temat, natomiast wiem, że niektóre typy są bardziej, można powiedzieć, szkodliwe albo po prostu równie mocno szkodliwe jak zwykłe papierosy. Więc szczerze mówiąc, jeżeli młody człowiek, bo to bardzo często młodzi ludzie zaczynają w ten sposób swoją przygodę z zaciąganiem się, to jednak warto na to zwrócić uwagę, że to jest, poczytajcie sobie po prostu, to jest, może być, bo zależy, co się tam ciąga,
bardzo, bardzo szkodliwe. Ja spróbuję tutaj pod materiałem znaleźć różne przykłady, odnośniki, linki do stron, gdzie możecie sobie poczytać na ten temat. Warto zwrócić na to uwagę, szczególnie u młodych ludzi, ale także u nas dorosłych, żeby tego po prostu nie robić. No i cóż, moi drodzy, rozgadałem się niekoniecznie może dla wszystkich na temat, ale opowiedziałem z taką swoją historię życiową. W skrócie, jak ja to widzę po kilkunastu latach niepalenia papierosów, to jest naprawdę fajne. To jest fajne. Fajne jest też to, że na początku zwracamy uwagę na to, że oszczędzamy jakieś pieniądze, że z tych pieniędzy jest jakaś korzyść, że możemy wydać, dzisiaj to już są grube pieniądze, bo jak ja zrzucałem palenie, to paczka fajek była w granicach 3 zł, a dzisiaj to mamy już kilkanaście, więc dzisiaj możemy naprawdę duże pieniądze zaoszczędzić. W moim przypadku też było tak, że ja się naprawdę z tym źle czułem. To poranne wstawanie, wypluwanie czegoś, co wyglądało bardzo dziwnie, ból też tutaj w klatce piersiowej, nic fajnego. I myślę, że to jeden z głównych powodów. Były pewnie też inne, natomiast no do wszystkiego trzeba dojrzeć, więc to nie jest tak, że jednemu się uda, bo być może był gotowy od dawna i to tylko tak wygląda z boku, że on to zrobił tak z dnia na dzień. Natomiast każdy z nas toczy jakąś wewnętrzną walkę w tym momencie. Ludzie też boją się, że przytyją. Oczywiście, jeżeli rzucić to w sposób nieprawidłowy, czyli w pewnym sensie na siłę, albo stosując no coś, co no, sztuczne, różne dodatki, suplementy, wchodzić tak naprawdę w inny nauk. Nie mówimy tutaj o jedzeniu, bo często ludzie się boją tego, że będą się objadać, ale wchodzą na przykład w sport, to później też często przeginają. I ten sport staje się kolejnym nałogiem. A później, prędzej czy później, może pojawić się głód żywieniowy, i, bo to też nałóg po prostu, jak każdy inny. Tyle, że mamy go pod ręką, jest najtańszy, najłatwiejszy, nie trzeba się męczyć, bo w sporcie no to trzeba się trochę wypocić. Przy jedzeniu to po prostu sobie siadasz i żresz. Nie? Więc jeżeli nie rozwiążesz tego tematu na poziomie psychiki prawidłowo, to prawdopodobnie będzie czekał kolejny inny nałóg, ale być może choć trochę zdrowszy. No ale tego nie wiemy, więc... no ale nic, moi drodzy, warto próbować. Ja też jestem osobą na dzisiejszy dzień, można powiedzieć, otyłą. Jestem otyłym człowiekiem i nad tym też pracuję w tym momencie. Ale to nie jest konsekwencja rzucenia palenia. U mnie akurat weszło to w sport. I też mogę powiedzieć po latach, że to było przegięcie. Okej. Okay. No. Wszyscy mamy jakieś demony, z którymi trzeba sobie co jakiś czas zawalczyć. A wierzę, że próby, że chęci jak najbardziej przynoszą określony dla nas skutek, efekt. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego po prostu. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Długie wypociny. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba dotarła do końca. Jeżeli tak, to daj znać. Będzie mi miło. Trzymajcie się do kolejnego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia Wam życzę.